Jerzy Pilch. Wszystkie historie. Z tomu opowiadań moje pierwsze samobójstwo. W okolicach austro-węgierskiego miasteczka, w którym odbywaliśmy praktyki robotnicze, grasował wampir śląski i od samego początku dziewczyny z miejscowego technikum odzieżowego spoglądały na nas z lękiem. Odwracały się napięcie, przyspieszały kroku, źle reagowały na najbardziej nawet finezyjne zagajenia. Zagajać umieliśmy, jak się patrzy. Nie wszyscy, masz rozumieć. Nie cała nasza pięcioosobowa brygada umiała zagajać, ale ja i Wittenberg mieliśmy w tym wrodzoną biegłość. Wówczas wspinaliśmy się na dodatek maksymalnie, rozwijaliśmy pełnię możliwości, stawaliśmy w konstruowaniu nęcących perswazji na głowie. Wszystko na nic. Świetnie ubrane panny z odzieżówki nawet nie udawały, że się umawiają, że przyjdą na kawę, że przyjmują zaproszenie na imprezę. Nawet na odczepnego nie mówiły, że zobaczą, spróbują, postarają się i jak znajdą chwilkę, wpadną. Każdego dnia po fajrancie wysłuchiwaliśmy w miejscowej mordowni o nazwie Europa kolejnej, opowiadanej przez jednego z 7 tubylczych alkoholików nie do rozróżnienia, historii o wampirze. Wypijaliśmy po 2 piwa i szliśmy pod pięknie w głębi zdziczałego parku położony budynek technikum. Daremne to były wyprawy. Prawie wszystkie okna, pomimo wrześniowych upałów, zamknięte. Masywne korony dębów i równie masywne obłoki odbite w szybach i ani żywego ducha. Z tyłu na boisku nikogo. W skrzydle mieszkalnym nikogo. W dobrze widocznych korytarzach nikogo. Ani śladu przebiegającej postaci, cienia ramion, włosów, stóp. Żadnej powiewającej sukienki, porzuconej apaszki, broszki, bransoletki, wstążki. Ledwo wyczuwalny zapach perfum, ale i to mogło być pobożne życzenie. Ani śpiewu, ani śmiechu, ani chichotu. Raz zdawało nam się, że słyszymy jakby szmer suszarki do włosów. Równie jednak dobrze mógł to być daleki warkot lecącego na południe dwupłatowca. Poza tym ani widu, ani słychu. Całkowita pustka, bezludzie i co za tym idzie, kompletny zanik cywilizowanych obyczajów. Ma się rozumieć, Polska była wtedy w roku po narodzeniu Chrystusa 1971 pod moskiewskim jarzmem. Ale bez względu na jarzmo i bez względu na ustrój w całej ludzkiej cywilizacji jest przyjęte, że jak pod żeńskim akademikiem, internatem, szkołą, hotelem robotniczym, klasztorem czy wręcz więzieniem staje grupa złaknionych mężczyzn, nawet jeśli nie zostaje dopuszczona, otrzymuje jednak odpowiedź. Prędzej czy później okno się uchyla i wpierw w uchylonym, a potem w naoścież otwartym oknie staje najśmielsza z mieszkanek, na ogół średniej urody, przodowniczka chóru i zaczyna się ekscytujący, choć na ogół pełen wszelakiego idiotyzmu, dialog. Panowie, szukacie czegoś? Zgubiliście coś może? Nie zgubiliśmy, ale szukamy. Jak się nie gubi, to się nie szuka. My szukamy po to, żeby odnaleźć. A ciekawe, co takiego? Co takiego chcecie odnaleźć? Nie da się powiedzieć głośno. Jak się nie da powiedzieć głośno, to się nie da powiedzieć w ogóle. Jak się nie da powiedzieć cicho, to się nie mówi głośno. Trudno. Albo głośno, albo wcale. Dobra, w takim razie powiemy, czego szukamy. Ale nas to już nic nie obchodzi. Już nas nie ciekawi, czego szukacie. Szukajcie, a znajdziecie. Na zdrowie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. No proszę, który to taki pobożny?
Wszyscy jesteśmy pobożni. Dziewczyny! Pielgrzymka pod oknami! Nie naigrywaj się, siostro, z naszej wiary. Jest pośród nas jeden, co powołanie czuje i do seminarium wstąpić zamierza. Dziewczyny, pielgrzymka pod oknami z księdzem! Siostry, przyjmijcie strudzonych pątników pod swój dach. Dziś nie możemy, bo już jedna pielgrzymka u nas nocuje, ale spróbujcie jutro. Kołaczcie, a będzie wam otworzone, ale nie za pierwszym razem, hi, hi, hi. Ja i Wittenberg wprawieni byliśmy w takich dialogach. Dziesiątki, a może setki scen balkonowych mieliśmy za sobą. Dziesiątki, a może setki godzin spędziliśmy pod murami zamków, prowadząc niekończące się rozmowy z uwięzionymi dziewicami. Wiedzieliśmy, jak kierować takimi przedstawieniami i jak je rozgrywać. Z wirtuozerią starych aktorów, czyniących umiejętne pauzy na aplauz, przewidywaliśmy, w którym momencie z wewnątrz zaczną dochodzić coraz liczniejsze, stopniowo przeradzające się w śmiech powszechny, chichoty. I po której kwestii w oknach zaczną się wpierw nieśmiało, a potem coraz śmielej i gremialniej pokazywać prześliczne główki dziecięce. Zawsze było mniej więcej wiadomo, kiedy do głosu przewodniczki chóru dołączą inne głosy i kiedy z wybranymi, a nieubłaganie sterczącymi w oknach pięknościami zacznie się nawiązywać kontakt wzrokowy. Reguła jest taka, że kontakt wzrokowy należy nawiązywać z tymi, które co pewien czas znikają i po chwili wracają. Wiadomo bowiem, że znikają celem poprawienia fryzury, zdjęcia okularów, narzucenia na ramion twarzowego szala. Z tej grupy się dokonuje w końcu ostatecznej rekrutacji. Całą tę wiedzę mieliśmy już wtedy w małym palcu i z tępym uporem, niczym ktoś zawzięcie włączający i wyłączający zepsuty telewizor w nadziei, że sam się naprawi. Codziennie łaziliśmy pod wymarłe technikum odzieżowe, licząc, że wreszcie uchyli się okno, pojawi się pyskata liderka i zacznie się rytualny spektakl. A tam dzień w dzień nic, nic, nic. Wyglądało, jakby faktycznie wampir śląski wymordował wszystkie uczennice, albo jakby wszystkie w totalnej panice uciekły w głąb lasu, w jaki stopniowo obracał się park.